Wysoka Rado, otwieram 29. zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych, więc obrady są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza miasta, witam pana zastępcę burmistrza, witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, witam pana kierownika na dzisiejszych obradach. Wysoka Rado, wszyscy radni otrzymali porządek dzisiejszego posiedzenia. Pozwólcie państwo, że go pokrótce przedstawię. W punkcie pierwszym jest otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 28 stycznia 2021 roku. W punkcie piątym informacja zarządcy dróg o planowanych inwestycjach i remontach na terenie miasta. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Budżetowej. Podpunkt drugi dyskusja. W punkcie szóstym analiza porównawcza i ocena gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podpunkt drugi dyskusja. W punkcie siódmym podjęcie uchwał. W punkcie ósmym sprawozdanie burmistrza o pracy między sesjami. W punkcie dziewiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie dziesiątym informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie jedenastym sprawy różne. I w punkcie dwunastym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad państwo radni mają uwagi lub zastrzeżenia lub chcą wnieść jakieś zmiany? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania, jak odpali system. Czyli kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Panie Pawle. To pan Paweł Włoch, pan Adam Szałański, pan Piotr Pióro. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. W punkcie czwartym jest przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 28 stycznia 2001 roku. Szanowni państwo, w biurze rady wyłożony był protokół, również w systemie informatycznym również był udostępniony protokół z poprzedniej sesji. Do chwili obecnej nikt z państwa nie zgłaszał zastrzeżeń do tego protokołu, więc czy w chwili obecnej ktoś z państwa ma uwagi lub zastrzeżenia do protokołu? Nie widzę. Przystępujemy również do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, to jest dnia 28 stycznia 2021 roku. Ok. No to ręcznie przegłosujemy. Pan Krzysztof Czerniak. Pan Rafał Dudzit. Pani Marta Fircowicz-Mazurek. Marek Hadel za, Roman Łańcucki za, Marek Małecki za, Zdzisław Mamczura za, Piotr Pióro za, Jan Radłowski za, Wojciech Mamczur za, Marta Zabrońska za, Paweł Włoch za, pan Adam Szałański za, i pani Marta Strych, Małgorzata Strychasz za. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przystępujemy do
Następnego punktu jest to informacja zarządcy dróg o planowanych inwestycjach i remontach na terenie miasta. Zostały wysłane zaproszenia. W dzisiejszej sesji nie może uczestniczyć pan kierownik rejonu dróg wojewódzkich w Lubaczowie, pan Felix Sopel, ale przesłał nam informacje na temat planowanych działań na drogach wojewódzkich. Witamy pana Marka Małeckiego, dyrektora powiatowego zarządu dróg, który uczestniczy. I pozwolicie państwo, że przeczytam informację, bo ta informacja wpłynęła dzisiaj chyba, więc nie została państwu wysłana. Przeczytam informację o planowanych zamierzeniach na drogach wojewódzkich na terenie miasta. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rzeszów, rejon dróg wojewódzkich Lubaczów przedkłada informacje dotyczące planowanych robót na terenie miasta Lubaczowa na sieci dróg wojewódzkich w roku 2021. Po pierwsze, w ramach bieżącego utrzymania dróg planowane jest wykonanie remontów cząstkowych wyboi i spękań nawierzchni, czyszczenie nawierzchni dróg i chodników po okresie zimowym, czyszczenie kratek ściekowych. W okresie maj-czerwiec planowane są prace związane z odnową oznakowania poziomego dróg, również przejść dla pieszych. Punkt drugi. W ramach robót remontowych wnioskowany jest remont chodnika na ulicy Mickiewicza, kontynuacja robót z lat poprzednich, ale uzależnione jest to od decyzji samorządu o partycypacji w kosztach. Zgodnie z uchwałą zarządu w tej sprawie wnioskowana kwota 40 tysięcy zł jest niewystarczająca do wykonania części zakresu istniejących chodnik. Szacowana kwota tego zakresu wynosi około 120 tysięcy zł. Po trzecie, planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 w obrębie skrzyżowania ulicy Baziaka i Mickiewicza w Lubaczowej, związana z przebudową kanalizacji na tym skrzyżowaniu oraz remontem nawierzchni. Planowana kwota to 250 tysięcy zł. Po czwarte, planowana realizacja przebudowy drogi nr 866 na odcinku ulica Baziaka od wjazdu do kościoła do wjazdu do Lidla, odcinek ulicy Unii Lubelskiej od skrzyżowania od ulicy Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego, polegająca na wymianie nawierzchni warstwy ścieralnej na tych odcinkach. Planowana kwota to 900 tysięcy zł, związana jest z dofinansowaniem przez samorząd miasta. Udział samorządu to 270 tysięcy zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu robót przy mniejszych cenach ofertowych. Proponujemy kontynuację robót na chodniku ulicy Mickiewicza od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Baziaka. Po piąte, w 2021 roku planowana jest przebudowa drogi numer 867 Sieniawa Chrebenne na odcinku ulicy Kościuszki w Lubaczowie w ramach programu współpracy transgranicznej, na który została opracowana dokumentacja techniczna, projekt budowlany. Przeprowadzona procedura przetargowa w miesiącu styczniu 2021 roku określa na podstawie przedłożonych ofert kwotę najniższej oferty niezbędnej do realizacji zadania na odcinku od 38 plus 313 od początku zatoki przy cmentarzu na ulicy Kościuszki do miejscowości Basznia na wartość 14,7 miliona zł. Szacowana wartość zamówienia wynosi około 9,6 miliona zł. Brakująca kwota na realizację zadania wynosi 5 milionów zł. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich czyni starania o pozyskanie brakującej kwoty do realizacji zadania. Rozmawiając z panem kierownikiem, gdyby państwo mieliście jakieś pytania do niego lub budziły się jakieś wątpliwości, można je zgłosić. Ja prześlę panu kierownikowi
i on w miarę możliwości posiadanej wiedzy na te pytania wszystkie odpowie. Czy teraz ktoś będzie jakieś swoje sugestie i wątpliwości zgłaszał, czy w formie pisemnej do pani Krystyny będzie ktoś to składał? Proszę bardzo, pan Paweł Włoch. Tak, panie, tak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Szkoda, że nie ma pana kierownika. Głównie chodzi mi o punkt drugi. Tak jak pan napisał, 40 tysięcy złotych. Kwota niewystarczająca do wykonania czy skończenia tego chodnika na ulicy Mickiewicza. Tak jak pan napisał też, że szacowana kwota tego zakresu wynosi 120 tysięcy w tym roku. W tamtym roku po burzliwej sesji oznajmił pan, jeżeli pan ogląda oczywiście, 260 tysięcy remont, zakończenie chodnika do ostatniego domu tego istniejącego. Więc co jest prawdą? Prawdą jest to, że będzie kosztowało to 120 czy 260 jak w tamtym roku, co wiemy, że stawki za roboty, za sprzęt są coraz większe. Jeżeli zadam pytanie, czy pan burmistrz zechciałby odpowiedzieć na to pytanie, czy będę musiał listownie wystąpić do pana kierownika? Ja zadam pytanie takie, czy 120 tysięcy to jest wkład nasz, czy to jest 120 tysięcy całość? Nie wiemy. Więc panie przewodniczący, składam formalny wniosek o usunięcie tego punktu i zaproszenie pana kierownika za miesiąc na sesję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pani Marta Fircowicz-Mazurek, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Pytanie dotyczy skrzyżowania ulic Mickiewicza i Baziaka oraz drogi powiatowej ulica Mickiewicza. No i tam się toczą dyskusje, czy w związku z prowadzonymi pracami przebudowy drogi powiatowej ulica Mickiewicza zostanie rozwiązany problem odprowadzania wód z obrębu skrzyżowania dróg wojewódzkich, to jest Mickiewicza i Baziaka, i w jaki sposób zostanie rozwiązany. Tego dotyczą dyskusje, bo jedni są za przeprowadzeniem odpływu tych wód, tak jak chyba jest planowane, w kierunku ulicy Słowackiego, a inni jeszcze, żeby tam prowadzić te drogi, tą wodę w kierunku za Biedronkę torów kolejowych. Dziękuję bardzo. Dobra. W związku ze złożeniem wniosku przez radnego pana Pawła Włocha o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i przeniesienie na przyszły miesiąc, tak to rozumiem, na miesiąc marzec, więc muszę poddać ten wniosek pod głosowanie. Witaj z powrotem. W czym mogę ci pomóc? Pod głosowanie. Czy to jesteśmy w stanie, czy... Tak. Jest głosowanie, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest... Krzysiek, masz? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie właściwego przycisku. Panie Marku, panu coś? Mi coś padło, ja nie mam tego. Kto jest za odrzuceniem wniosku, kto jest za przyjęciem wniosku, bo jak elektronicznie, a teraz trzeba ręcznie będzie. Nie? To może i tak. No to ręcznie, kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Panie i panowie, pan Stanisław Kusek. Jestem za wnioskiem radnego, który to zgłosił. Dobrze. Pan Krzysztof Czerniek. Za. Pan Rafał Dudzic. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Ja się wstrzymuję, bo już część tego punktu zrealizowali. Informacja została przedstawiona, pytania zostały zadane i teraz będziemy odrzucać wniosek, gdzie już w pewnym sensie mamy zrealizowany. Okej. Okay. Jan Radłowski. Piotr Pióro. Zdzisław Mamczura. Wojciech Mamczur. Marta Zabrońska. Paweł Włoch. Pan Adam Szałański. Małgorzata Strycharz. Pani Marta Fircowicz-Mazurek. Marek Hadel wstrzymuje się. Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 2 się wstrzymało. W takim rzecz biorąc sprawę, przystępujemy do punktu następnego. W punkcie 6 analiza. Ale to zdjęte. 5. W punkcie 6 analiza porównawcza i ocena gospodarowania nieruchomości gminy miejskiej Lubaczów. Teraz poproszę pana przewodniczącego Jana Radłowskiego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, zebrani radni. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Lubaczów. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 roku przeanalizowała informację na powyższy temat, stwierdzając, że na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina miejska Lubaczów jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym 1538 działek o łącznej powierzchni 414 hektarów i wartości księgowej 17 707 996 zł 22 grosze. Na koniec 2020 roku gmina wydzierżawiła 204 dzierżawcom 24,5464 ha gruntów na cele rolne, 146 dzierżawcom 0,6742
hektara gruntów pod inną działalność i garaże, 20 dzierżawcom, 0,0445 ha gruntów pod handel i cele składowe. W 2020 roku zawarto 3 nowe umowy na dzierżawę gruntów i zaktualizowano 51 umów zawartych wcześniej. W 2020 roku utrzymywała się dobra sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i grunty inwestycyjne. W 2020 roku ogłoszono 74 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Sprzedano 24 działki budowlane o ogólnej powierzchni 5 hektarów, 3440 hektara. Wykonanie budżetu w zakresie rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami na 2020 rok, wpływy i wydatki zostały szczegółowo przedstawione w przedłożonym sprawozdaniu. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje złożoną informację dotyczącą gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Lubaczów i wnioskuje o przyjęcie jej do wiadomości Rady Miejskiej w Lubaczowie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos w tym temacie? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła informację do wiadomości. W punkcie 7 jest podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie. Paragraf pierwszy. Uznaje się petycję z dnia 9 grudnia 2020 roku Fundacji Tradycyjne Podkarpacie za nieuzasadniającą na uwzględnienie. Bardzo poproszę pana Romana Łańcuckiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie uzasadnienia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie wpłynęła petycja z dnia 9 grudnia 2020 roku, podpisana przez prezesa Fundacji Tradycyjne Podkarpacie, a w której wskazano, iż składający działa w interesie publicznym. Przedmiotem petycji jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Lubaczowie o następującej treści. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, wykluczające społecznie mieszkańców miasta Lubaczów z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, mieszkańców miasta Lubaczów. Jednocześnie przed rozpoczęciem zaplanowanych przez rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych na 2021 rok, których eksperymentalnymi biorcami mają być mieszkańcy miasta Lubaczów. Uznajemy za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zabraniającej poddawania obywateli eksperymentów naukowych, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 roku po analizie petycji stwierdziła, że nie należy jej uwzględnić.
Wskazać należy, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Podjęcie uchwały, do której wzywa podmiot wnoszący petycję, nie znajduje się w zakresie działania Rady stosownie do artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec powyższego Rada Miejska w Lubaczowie nie posiada kompetencji do podjęcia przedmiotowej uchwały. Ponadto analizując przepisy ustawy o samorządzie gminnym, trudno też doszukać się przepisów mogących stanowić podstawę prawną do takiego działania. Podjęcie przez Radę uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością uchwały. Podkreślić należy, iż przedmiot wniesionej petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Miejskiej w Lubaczowie i w związku z tym nie można jej uwzględnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 13 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przeciw? Przeciw. Przepraszam bardzo, przeciw. Drugi projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta na lata 2021-2024 i o krótkie wprowadzenie poproszę pana Piotra Kolbucha, kierownika referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należą m.in. sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami wynika z artykułu 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z tym artykułem program ten sporządza się na 4 lata i przyjmuje go Rada Gminy. Co 2 lata burmistrz sporządza sprawozdanie o realizacji tego programu i przedstawia go Radzie Gminy. Niniejszy program został opracowany zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa w oparciu o gminną ewidencję zabytków i został pozytywnie uzgodniony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W programie program zawiera opis głównych zabytków na terenie miasta, określa priorytety działań i kierunki, potencjalne źródła finansowania. Zawiera wykaz stanowisk archeologicznych oraz gminną ewidencję zabytków. Myślę, że to na tyle. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Teraz poproszę o opinię panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2021 roku zajmowała się projektem uchwały odnośnie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubaczowa na lata 2021-2024. Po analizie projektu i po uzyskaniu informacji od kierownika referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska opiniuję projekt pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej komisji. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos w przedmiotowym projekcie uchwały?
Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Panie Rafale, jak idzie? Panie Romanie? Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 15 radnych i 15 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały. Trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. I tu paragraf pierwszy tej uchwały: wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 2006/20 położonej w Lubaczowie przy ulicy Nowej na rzecz właściciela w celu poprawy warunków zagospodarowania. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 22 lutego 2021 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 15 radnych za. Czwarty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Lubaczów i paragraf pierwszy, punkt pierwszy: wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat nieruchomości składającej się z części działki o numerze ewidencyjnych 1296/3 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy położonej przy ulicy Ogrodowej. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza na swoim posiedzeniu 22 lutego 2021 roku. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki, przycisk właściwy. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali i 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Piąty projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Lubaczów w 2021 roku. Poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Komisja w dniu 22 lutego podczas spotkania zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały. To jest
programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej w Lubaczowie na okres na rok 2021 i zaopiniowała ten program pozytywnie. No, co roku ten program jest przez Wysoką Radę opiniowany i przyjmowany na rok bieżący do realizacji. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś ma jakieś uwagi, a może pytanie do tego programu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Jeden. Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało, 14 radnych było za przyjęciem, jeden radny głosował przeciw temu projektowi uchwały. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Tutaj poproszę panią skarbnik o słowo komentarza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W powyższym projekcie proponuje się zmniejszyć wydatki w kwocie 290 tysięcy z tytułu wypłaty odszkodowania za przejęty grunt pod drogi celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej oraz przebudowę drogi wojewódzkiej numer 866 Dachnów Lubaczów granica państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały komisja zajmowała się 22 lutego 2021 roku. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie właściwego przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Pan Rafał Dudzic jest za. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za i wszyscy państwo przyjęliście tą uchwałę. Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego. I tutaj w paragrafie pierwszym udziela się pomocy finansowej w 2021 roku dla województwa podkarpackiego w kwocie 290 tysięcy na realizację zadania publicznego. Literka A. Zadanie remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 866 Dachnów Lubaczów granica państwa w mieście Lubaczów i B. Zadanie przebudowa drogi wojewódzkiej numer 866 Dachnów Lubaczów granica państwa w mieście Lubaczów. I poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt został przyjęty 15 głosami za.
Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Tu poproszę panią skarbnik o zdanie komentarza. W uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową, która dokonała, wpłynęło pismo w sprawie wszczęcia postępowania, skorygowaliśmy dwa punkty. Wykreślono z wykazu przedsięwzięć zadanie budowa zaplecza sanitarno-szatniowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie. W związku z tym, że zadanie jest jednoroczne oraz w paragrafie 7 i 8 uchwały sprostowano omyłkę pisarską, kwotę 6744888 zł zastąpiono kwotą 6773888 zł oraz wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałami Rady i zarządzeniami burmistrza miasta Lubaczowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowej zajmowała się też powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie właściwego przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów i w paragrafie pierwszym uznaje za zasadny wniosek z 14 grudnia 2020 roku złożony przez mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów dotyczący przebudowy ulicy Kwiatowej w Lubaczowie. Poproszę pana Romana Łańcuckiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o uzasadnienie uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 roku rozpatrzyła wniosek z dnia 14 grudnia 2020 roku złożony przez mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów dotyczący przebudowy ulicy Kwiatowej w Lubaczowie. Komisja dokonała analizy przedmiotowej sprawy i stwierdziła, że umowa z wykonawcą z uwagi na ograniczone środki budżetowe miasta obejmowała jedynie wykonanie nawierzchni jezdni bez wykonania zjazdów. Zjazdy na działkę numer ewidencyjny gruntów 4399/11 zostaną wykonane niezwłocznie po poprawie warunków atmosferycznych, czyli zniknięcie pokrywy śnieżnej, wzrost temperatury powietrza powyżej 0 stopni siłami własnymi gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Lubaczowie uznaje wniosek z dnia 14 grudnia 2020 roku złożony przez mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów dotyczący przebudowy ulicy Kwiatowej w Lubaczowie za zasadny. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Panie Rafale? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów. I paragraf pierwszy uznaje za zasadny wniosek z dnia 5 stycznia 2021 roku złożony przez mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów dotyczący zjazdu na posesję z ulicy Generała Jeziorańskiego.
Również poproszę pana Romana Łańcuckiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 roku rozpatrzyła wniosek z dnia 5 stycznia 2021 złożony przez mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów dotyczący zjazdu na posesję z ulicy Generała Jeziorańskiego. Komisja dokonała analizy przedmiotowej sprawy i stwierdziła, że wykonawca robót dokona stosownych poprawek po poprawie warunków atmosferycznych, czyli tak jak w poprzednim przypadku, po zniknięciu pokrywy śnieżnej i wzrostu temperatury powietrza powyżej 0 stopni, poprzez nacięcie nawierzchni z betonu asfaltowego i wstawienie cieku korytkowego z kostki brukowej zgodnie z ustaleniami właściciela posesji. Jeziorańskiego ulicy. Wykonawca robót z uwagi na pogorszenie warunków atmosferycznych nie zdołał wykonać przedmiotowych poprawek przed zakończeniem roku. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Lubaczowie uznaje wniosek z dnia 5 stycznia 2021 złożony przez mieszkańca gminy miejskiej Lubaczów dotyczący zjazdu na posesję z ulicy Generała Jeziorańskiego za zasadny. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, pan radny Paweł Włoch. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Te wnioski, czyli te petycje, które tutaj są, mówią same za siebie, że przy każdym planowaniu takich inwestycji miejskich, głównie miejskich, powinien być wgląd do projektu. Powinna być jakaś komisja składająca się z przewodniczącego osiedla, ewentualnie radnego danego okręgu wraz z projektantem i ewentualnie osobą z Urzędu Miasta, żeby w miarę możliwości na samym początku jeszcze zrobić drobne poprawki, żeby takich sytuacji wcześniej, później nie było. Bo takie sytuacje rodzą się później jeden na drugiego, obrażanie się i koszty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli sugestie, które pan zawarł, to pan burmistrz wysłuchał i będziemy próbować wdrożyć je w życie. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos? Nie widzę. To spróbujemy przystąpić do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Już mamy możliwość techniczną. Proszę bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Rafał? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Lubaczowskiego Klastra Energii. Pan burmistrz zabierze głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ta uchwała jest uchwałą intencyjną, którą podejmujemy po to, aby Związek Międzygminny mógł przystąpić do działań związanych z tworzeniem klastra energii, Lubaczowskiego Klastra Energii. Może teraz wrócę do genezy powstania.
Na ostatnim zarządzie Związku Międzygminnego Powiatowego podjęliśmy dyskusję na temat konieczności czy zasadności stworzenia takiego klastra. Jest to takie swoiste porozumienie między wytwórcami, odbiorcami, firmami przesyłającymi energię, sprzedającymi energię, która działa na dosyć ograniczonym obszarze, to jest maksymalnie jeden powiat. W tym przypadku to jest kilka gmin należących do Związku Międzygminnego, no i powiat, czyli w zasadzie obejmuje teren powiatu lubaczowskiego. Jest to uchwała intencyjna, potrzebna do tego, aby Związek Międzygminny zlecił opracowanie pełnej dokumentacji, analizy naszych możliwości właśnie w tym zakresie na terenie naszego powiatu. Podstawą do myślenia o tym klastrze energetycznym jest to, że coraz większe jest działanie w związku z produkcją energii głównej, energii odnawialnej. Niedawno skończyliśmy z udziałem miasta, z udziałem gmin okolicznych projektu związanego z instalacją rozproszonych źródeł produkcji energii elektrycznej fotowoltaicznej. I to głównie nasi mieszkańcy byli odbiorcami tej pomocy zewnętrznej, która udzieliło województwo podkarpackie. Ale też powstają kolejne już takie większe instalacje. My też jesteśmy na etapie, właściwie wydaliśmy już decyzję o warunkach zabudowy dla dużej farmy na obszarze ponad 40 hektarów, więc tutaj mówimy już o megawatach produkcji energii. Więc myślę, że to jest, i to dzieje się też na terenie okolicznych gmin, nie tylko w Lubaczowie. I doszliśmy do wniosku, że warto pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób uatrakcyjnić możliwości działania w tym zakresie. Bo to nie tylko jakieś konkretne profity dla osób produkujących, ale też dla tych małych odbiorców. To są pieniądze, które w nowej perspektywie budżetowej będą przeznaczone właśnie na klastry. Będzie to związane właśnie z produkcją tej energii rozproszonej, czyli też liczymy na kontynuację tych działań w ramach fotowoltaiki, bo zainteresowanie wciąż jest dużo, mimo dosyć dużego projektu. Więc tutaj postaramy się wypracować w ramach Związku Międzygminnego jak najlepszą formę właśnie działania takiego klastra energetycznego. Więcej szczegółów będę mógł przekazać po pierwszych spotkaniach z firmą zewnętrzną, która będzie nam te dokumenty i koncepcje przedstawiać. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu dnia 22 lutego 2021 roku. Wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych może jeszcze zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przyciska, który się zaraz pojawi. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych przyjęło ten projekt uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Lubaczów. W paragrafie 1 punkt 1 wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat nieruchomości składającej się z części działki o numerze ewidencyjnym 2022/87 o powierzchni 15 m² z przeznaczeniem pod garaż tymczasowym na zapleczu ulicy Unii Lubelskiej. I w punkcie drugim wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat nieruchomości
składające się z części działki o numerze ewidencyjnym 2022/87 o powierzchni 16 m2 z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy położony na zapleczu ulicy Unii Lubelskiej. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu dnia 22 lutego 2021 roku. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu i pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Pan Piotr? Widać. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. I następny projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ulicy Nowej w Lubaczowie. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na dzisiejszym posiedzeniu komisji rozpatrzyła i zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jakieś szczegółowe pytania? Jest pan kierownik, więc pewnie odpowie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały. Wyczerpaliśmy punkt podjęcie uchwał. Przystępujemy do następnego punktu 8. Informacja burmistrza miasta Lubaczowa o pracy między sesjami. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, okres związany głównie z kierowaniem bieżącymi zadaniami miasta, jednostek. Jak już wspomniałem wcześniej, przy uchwale dotyczącej klastra energetycznego uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Międzygminnego i Powiatowego, gdzie oprócz tego tematu były poruszane jeszcze bieżące sprawy związane z działalnością na rok 2021. Zarówno w gospodarce, jak i w zakresie turystyki. W tym okresie chciałem przypomnieć, chociaż dzisiaj jest ładna pogoda i widać jeszcze znaczne pozostałości pokrywy śnieżnej, że to był ciężki okres, jeśli chodzi o usuwanie skutków opadów śniegu. I tak jak w przypadku pierwszej fali dawaliśmy sobie radę naszymi środkami, tak w przypadku drugiego etapu opadów zmuszeni byliśmy korzystać z usług zewnętrznych i wprost część miasta nawet została jakby zlecona do odśnieżania firmom zewnętrznym. Też konieczność była w tym roku usuwania śniegu praktycznie z centrum miasta, ponieważ w tym obszarach nie ma gdzie tego śniegu składować czy odsuwać. Więc jesteśmy na etapie jeszcze liczenia kosztów. Na pewno
Będą one znaczne. Staramy się co roku robić to własnymi siłami, natomiast ten rok był wyjątkowy i trzeba było dodatkowe pieniądze przeznaczyć na usuwanie skutków tych opadów śniegu. Natomiast jeszcze korzystając z możliwości głosu, odnoszę się do wniosku pana radnego Włocha co do komisji czy analizy przed wykonaniem robót. Myślę, że ja bym się tego nie podejmował, czytania projektów i analizy rzędnych wszystkich danych dotyczących projektowanego odcinka drogi czy chodnika, natomiast no bo to jest trudne. Natomiast z procesów inwestycyjnych w naszym mieście widać, że takie rzeczy realizuje się na etapie wytyczania poziomów, określania miejsc i zasad, które będą realizowane w przyszłości na tym etapie, czyli na etapie jakby, kiedy widać te sznurki, te kołki, wtedy jak najbardziej mieszkańcy, i to się dzieje, wnoszą swoje uwagi, czy to wysokości wjazdów, wyprofilowania drogi. To jest przy naszych robotach lokalnych praktyka no, normalna i na tym etapie tak, jak najbardziej. Wtedy może dojść i powinno dochodzić do takich ingerencji, bo projekt projektem, ale te inwestycje drogowe, chodniki robimy dla ludzi i też chcemy, żeby każdy zjazd, każdy styk z posesją naszych mieszkańców jakby był satysfakcjonujący dla tych właśnie osób. W tym przypadku tych dwóch petycji na etapie wykonania widocznie nie zostało to do końca dopilnowane, więc jest czas, żeby wykonawca, czy w tym przypadku my jako gmina, żebyśmy poprawili te błędy i żeby ta droga już była satysfakcjonująca dla mieszkańców osiedli. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Wyczerpaliśmy ten punkt. Przystępujemy do punktu 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Pan Roman Łańcucki. W ubiegłym roku tam zgłaszałem interpelację odnośnie przycięcia drzew. No, zbliża się ten okres właśnie przycinania drzew i ja bym chciał tylko ponowić to, żeby jednak te drzewa, bo to mieszkańców bardzo nurtuje, mam bez przerwy tam interwencje, bo to już ten kasztan przed blokiem 32 na ulicy Słowackiego, on już przerósł blok i zasłania, i śmieci. To samo jest jesion na tej przerwie między garażami przy ulicy Krasińskiego. On już też sięga aż poza szerokość jezdni. No i ta nieszczęsna brzoza na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Krasińskiego też już, znaczy wierzba, przepraszam, potężnie już powyżej bloku wyrosła, także to też już by należało ją ładnie uformować, przyciąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym tylko o formę dokumentu papierowego złożenia tej interpelacji. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeśli nie ma więcej chętnych, no to ten punkt zostaje wyczerpany. W punkcie 10 moja informacja krótka to jest przygotowanie prac Rady i podpisywanie uchwał Rady Miejskiej z poprzedniej sesji. W punkcie 11 sprawy różne. Wpłynęło pismo od wojewody podkarpackiego o wszczęciu postępowania zmierzające do stwierdzenia nieważności uchwały nr 325 z 2021 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Nowej w Lubaczowie. I to wszczęcie postępowania zostało regulowane dzisiaj przez państwa podejmujących uchwałę, które wszystkie zastrzeżenia, które miała wojewoda, zostały uregulowane.
Również wpłynęło od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej po rozpatrzeniu uchwały nr 329 z 2021 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów postanawia wszcząć postępowanie. Również na dzisiejszej sesji przegłosowane zostały wszelkie poprawki co do poprzedniej uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. W sprawach różnych bardzo proszę, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Krzysztof Czerniak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zaproszeni goście. Ja mam taką do burmistrza prośbę, bo zaczyna się topić, a kratki ściekowe są przy drogach zatkane śniegiem i bardzo bym prosił o wysłanie ekipy, żeby raz tak przyjechała i poprzebijała to, żeby woda mogła gdzieś ujść. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Dziękuję bardzo za udział, za dzisiejsze obrady i na tym zamykam 29. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie.